Witam Was, kochani, bardzo, bardzo się cieszę, że tu jestem. Na wstępie chcę powiedzieć, że ja dokończę to, co tutaj brat prorokował. To będzie dalsza część. I to jest niesamowite rzeczywiście, ale na samym początku chcę powiedzieć, że bardzo kochamy Waszego pastora i pastorową. Naprawdę to są kochani ludzie, pastorzy, prowokatorzy. Aleluja. To jest właściwe, żeby prowokować. Ponieważ prowokowanie powoduje to, że ludzie muszą zacząć myśleć i opowiadać się albo za ortodoksją, albo za dziadostwem. I podoba mi się to. Też będę Was dzisiaj prowokował. Ponieważ Pan Jezus powiedział, zobaczcie tą świątynię, duża, nie? A ja wzpuszczę ją, a ja ją w 3 dni odbuduję. To jest mistrz prowokacji. I Żydzi zaczęli zgrzytać zębami. Później na dokładkę im powiedział, między innymi, kto nie będzie pił mojej krwi i jadł mojego ciała, on nie wejdzie do Królestwa Bożego. To naprawdę są konkretne prowokacje. Albo jak ci gorszy twoje oko, albo twoja ręka, to po prostu ją usunie i żyj sobie bez tego. I to prowokuje, i to powoduje, że myślimy. Więc i opowiadamy się, w którą stronę idziemy, więc nie będę się bardzo przedstawiał, na to nie ma czasu i mówię o sobie pięknych rzeczy. Powiem tylko, że jestem z Radomia. I to mam. Radom nie klęka przed nikim. Poznali to hitlerowcy, poznali to komuniści w 76. Tak było. Nie wiem, czy wiecie, że wolność na Europę przeszła z Radomia. Poczytajcie sobie. Tam się zaczęło ten strajk cały robotniczy. Pamiętam to, mój tata tam uczestniczył, a ja się wtedy grałem w piłkę na ulicy. I pamiętam, jak całe nasze prezydium płonęło. I potem był rok 80, potem było zwycięstwo Solidarności. I chciałem o tym powiedzieć, bo Radom jest takim właśnie miastem, że on nie klęka. On po prostu zawsze z kimś musi wojować, on się nie poddaje. I to zawsze tak jest, że jak w Polsce rządzi, żebym nie pomylił, jak w Polsce rządzi Platforma, to w Radomiu rządzi PiS. A jak w Polsce rządzi PiS, to w Radomiu rządzi Platforma. Więc zawsze mamy kogo tam boksować i przeciwstawiać się. I to są czasami problemy z tym duże. W każdym razie Radom nawrócony klęka przed Bogiem. Klęka przed Bogiem żywym. I ja jestem tego świadkiem i jestem tego naocznym świadkiem. Widzę to, że tak się dzieje, więc dziękuję Bogu za to miasto i pozdrawiam wszystkich z Radomia. Chciałem powiedzieć, zanim przejdę do takiego konkretnego tematu związanego z tym proroctwem, które dzisiaj dobry brat ze wschodu do nas powiedział, bo będę mówił, wiecie, pięknie jest, gdy się Kościół zbiera. Jestem w ogóle pod wrażeniem mocy Kościoła i zaraz o tym opowiem. Biegnie jest, jak się Kościół zbiera, bo to jest taki peleton, który biegnie, biegnie, biegnie i jest niedziela, wskakujemy na stadion i wszyscy halleluja, chwała Bogu, jest cudownie, bo jest. Ale dzisiaj będę chciał się z Wami podzielić chrześcijaństwem właśnie w poniedziałek, we wtorek, w środę wieczorem, w poniedziałek rano, gdy trzeba wstać, iść do łazienki, przeżyć się w lusterku. O tym chcę dzisiaj mówić, ale zanim to powiem, zanim się podzielę, chcę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, kim i czym jest Kościół Jezusa Chrystusa. Może będę nazwał to po imieniu Eklezja, bo to bardziej biblijne, czyli zgromadzenie, czyli ciało Chrystusa. Jaki to jest niesamowicie mocny organizm. Jaka to jest organizacja. Jaki to jest ekskluzywny klub, który przez tysiące lat tylko i wyłącznie się wzmacnia. Tylko i wyłącznie rośnie w siłę, i jest tym, którego nie da się zatrzymać. Bo wszystkie ataki z zewnątrz, to wszystko, co napierało, czy to byli bandyci, którzy porywali pastorów albo duchownych, czy to była policja, która rozpraszała Kościół, to, co było z zewnątrz, tylko umacniało Kościół i powodowało, że był coraz mocniejszy. Nawet jak ich rozproszyli i wszyscy poszli w różne strony, to spowodowało, że nie zniknęli, tylko wzmocnili się w różnych stronach. Tych kościołów jest coraz więcej. I Bóg w swojej łasce przez ostatnie jakieś 10 miesięcy pozwolił mi być w kilku zakątkach tej naszej kuli ziemskiej
Nie wiem, czy to są też płaskoziemcy, czy to kuloziemcy, bo kuloziemcy się tak witają, a płaskoziemcy jakoś piątkę przybierają, także tu jest paru płaskoziemców, to pozdrawiam, ja wierzę, że Ziemia jest kulą. I byłem w różnych zakątkach kuli ziemskiej, odległych, w których mogłem uczestniczyć i być świadkiem, być częścią spotkania Eklezji, spotkania tego chrześcijańskiego klubu, tak będę na tego mówił przez chwilę, ekskluzywnego klubu, duchowego klubu, którego być członkiem to jest zaszczyt, którego być częścią to jest zaszczyt, bo nie ma nic mocniejszego na tym świecie niż Kościół, niż Eklezja Jezusa Chrystusa. Nic tak nie przetrwało i nie przetrwa, nie do końca nie będzie jak Jego Kościół, jak Jego Eklezja. I byłem na końcu tamtego roku, byłem między innymi w Ugandzie. Słuchajcie, byłem na wyspie Busi, która jest na największym jeziorze w Afryce, w Ugandzie, na Wiktorii, jezioro Wiktoria. I widziałem tam Eklezję. Widziałem tą zupełnie inną Eklezję niż my tutaj, niż my w naszym kochanym europejskim centrum, prawie wschodniej części Europy. Widziałem wierzących i byłem z nimi, którzy nie mają nic. Na tej wyspie nie ma prądu, nie ma wody, chociaż jest to około oczywiście jezioro przy brzegach bardzo brudne. I widziałem tam wierzących ludzi, szczęśliwych, radosnych. Oni nie mają nic. Oni nie mają domów. Mieszkają w lepiankach, nie muszę ich ogrzewać, bo tam jest, wiecie, wciąż ciepło, ale wiesz, na tej wyspie nie ma tabletek. Nie ma dentysty, nie ma przeciwbólowych środków, nie ma oddziału położniczego. I rozmawiałem i przebywałem z tymi wierzącymi, byłem tam tydzień czasu. Wiecie, nie zauważyłem tam ludzi w depresji. Nie zauważyłem tam ludzi w jakichś zniżonych stanach poczucia. Tam nie istnieje słowo samobójstwo, na tej wyspie w ogóle. Nie znają tego. I to było dla mnie tak przyjemne, być pośrodku tej Eklezji, która coraz mocniejsza jest na tej wyspie i tą 30 czy 40 tysięczną wyspę coraz bardziej zdobywa. Parę miesięcy później byłem w Turcji, w Istambule i uczestniczyłem w spotkaniu Eklezji, która była zupełnie inna. To bogaci ludzie, piękne samochody, przyjechali, mieliśmy spotkanie w super hotelu na samym dole, nieco tajne. Ponieważ jak wiecie, Istanbul kiedyś Bizancjum, centrum chrześcijaństwa kiedyś wschodniego, dzisiaj jest muzułmańskie. I nawet jeden z obecnych tam muzułmaninów, który o dziwo potrafił mówić po polsku, powiedział mi: nie mów na to miasto Istanbul. To nie jest Istanbul, to jest Islambul. Więc mieliśmy tam spotkanie Eklezji, która płynęła w duchu, która naprawdę przeżywała obecność Ducha Świętego w tym skostniałym miejscu, gdzie naokoło po prostu rządzi religia muzułmańska. Teraz tak jest. Wiecie, przeżyłem z tą Eklezją niesamowity czas. Mieliśmy spotkania, które kończyły się o 1:00 do 12:00 w nocy. Ja po prostu nie mogłem dojść do hotelu. Jak dochodziłem do hotelu, do mojego pokoju, który był sobie na górze, to musiałem iść na spacer i chodzić po tym Istambule, bo miałem tak naładowany byłem Duchem Świętym, tym, co tam przeżywaliśmy, że nie było mowy o spaniu. Więc chodziłem, modliłem się i przeżywałem to. I teraz, dosłownie 2 tygodnie temu, byłem w jeszcze innej Eklezji. To było w Izraelu i byłem w Tel Awiwie u pastora, zapomniałem, Daniela Rozena, wasz pastor, z pastorą tam niedługo będą. Zupełnie niesamowite miejsce. Miejsce w Tel Awiwie, gdzie Daniel założył ten zbór, w części arabskiej. I przeżywaliśmy tam wspólne uwielbianie. Były szofary, były rogi. Obchodziliśmy tak w ogóle nowy rok. To było, teraz jest rok 5778 właśnie. Po izraelsku patrząc. I była niesamowita chwała. Uwielbialiśmy Boga. To była taka radość. Wiesz, znowu bracia, znowu siostry. Zupełnie inna część świata, kuli ziemskiej. I ta Eklezja jest. I ta Eklezja jest mocna. I ta Eklezja trwa. I to jest dla mnie wielkim zbudowaniem, że wciąż i wciąż i wciąż na nowo ona się rozwija. I chcę się zapytać dzisiaj, gdzie są ci przeciwnicy Kościoła, który powstawał, jak czytałem w Dziejach Apostolskich 2000 lat temu? Gdzie oni są? Gdzie są ci Rzymianie, którzy przybijali Jezusa do krzyża?
Ktoś powiedział mi, jak go zapytałem, no jak to gdzie w Unii Europejskiej, są zadłużeni konkretnie teraz. Ale wiecie, kiedyś to była potęga. Jak to możliwe, że taki mały ruch społeczny założony przez syna cieśli z Wiochy Nazaret, bo tak to wygląda, sprawił, że cały świat przewrócił do góry nogami. W świecie, gdzie wtedy w Izraelu z jednej strony był judaizm, czyli ręka oko za oko, ząb za ząb, a z drugiej strony filozofia stoicyzmu i epikureizmu, które tak naprawdę głosiła hedeonizm i przyjemność życia. Jest dobrze, jak żyjesz, jest ci dobrze, masz mieć przyjemnie w życiu. I Paweł z nimi wojował i oni, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym, to będzie dla wystarczy, to nie, życie jest tu na ziemi. Gdzie oni dzisiaj są? Ci, którzy wcześniej, w tamtych czasach szefowali. A zobaczcie, co się dzieje z Eklezją. Wszędzie. Eklezja jest wszędzie. W każdym miejscu. Afryka, Chiny. Gdzie są ci, którzy, gdy Paweł poszedł zwiastować Ewangelię do Efezu, wzburzyli cały tłum i zebrali się w mieście, wielki tłum, i co wołali? Wielka jest nasza Artemida Efeska. I to był olbrzymi tłum godzinami, który wołał, ponieważ Paweł ośmielił się te zwierzchności ruszyć i zwiastować Boga żywego. I jak wiecie, były duże problemy, duże kłopoty. I to był olbrzymi hałas. Wielka jest Artemida. Gdzie oni dzisiaj są? A zobaczcie, co się dzieje z Eklezją. Nie wiem, czy macie ten ogląd, ale naprawdę ona jest organizmem, który cokolwiek w niego uderza. Mówię z zewnątrz, bo z wewnątrz, gdy uderza, jest trochę inaczej. Gdy z zewnątrz uderza, to ją tylko i wyłącznie wzmacnia. Ale powiem tak, bo będę powoli przechodził do poniedziałku, wtorku i środy. Nie zawsze było tak pięknie. Wiem, że gdy zakładali społeczność na wyspie Pussy, tam te duchy religijne, duchy rodzinne, to co tam, gdzie murzyni czarnoskórzy, oni nie muszą się mówić, że jest świat duchowy, że są demony, że są duchy. To oni to, jeden z nich powiedział, w to nawet nasze psy i koty wierzą. To jest normalne, że jest świat duchowy. Tam się to dzieje, tam w dalszej części tej wyspy, gdzie jeszcze nie ma chrześcijaństwa, tam są tego typu rzeczy, że jak jedna rodzina drugiej rodzinie podskoczy, coś jest nie tak, to nakładają ręce na kota, i ten kot idzie do nich do domu i dzieją się okropne rzeczy. Tam jest taka duchowość. I był wielki sprzeciw, żeby tam cokolwiek powstało. Teraz na tej wyspie jest olbrzymia chrześcijańska szkoła, jest zbór, poznałem pastorową, znam tych ludzi, ale nie było tak od razu fajnie. Musieli przejść, musieli wytrwać, musieli przetrwać. Mieli wiele kryzysowych sytuacji. Podobnie było w Istambule, gdy porozmawialiśmy z pastorem, wiecie, on był po prostu aresztowany tylko dlatego, że ośmielił się prowadzić zbór chrześcijański w tym muzułmańskim państwie. I był przetrzymywany teraz, niedawno, jakieś może rok, dwa lata temu. Dzisiaj, tak, w tych czasach. Nie mówimy o, nie wiadomo, zamieszkłych czasach. Gdy Daniel Rosen opowiadał nam o swojej eklezji w Tel Awiwie, to mówi, to była najgorsza dzielnica. Narkotyki, przemoc, smród, brud i ubóstwo, po prostu coś okropnego. I chodziliśmy tą ulicą, jeszcze tam pachniało, ale mówi, nie ma dealerów. My jako pierwsi założyliśmy tam eklezję, a potem na tej samej ulicy, zobaczycie to, bo jak oni mają nabożeństwo, mają też inni nabożeństwa, na tej samej ulicy są trzy kolejne zbory, trzy kolejne eklezje, które też się modlą i chwalą Boga. Ale nie było tak łatwo. Bóg mi powiedział, masz tu założyć zbór, jak pośle to zobaczyć, jak to wygląda. Nie to, że nie muzułmanie, nie Arabi, to jeszcze wierzący w Jezusa Chrystusa i zakładanie tam, to nie było takie proste. Ale dzisiaj ten Kościół jest w miejscu, w którym świeci. I gdy świeci światło Ewangelii, to co mówili tu ktoś, ciemność musi odejść i ciemność odeszła. Ale musieli przejść próbę, musieli przetrzymać pewnego rodzaju trudności i to kosztowało. I chcę to powiedzieć, że to czasami kosztuje ból i cierpienie. I chcę dzisiaj o tym trochę powiedzieć. O bólu i o cierpieniu. Ponieważ to wszystkich nas dotyka. Oby jak najmniej. Obyście sobie z tym świetnie radzili. Będziemy o tym mówić, jak sobie z tym dobrze poburzę radzić. Ale jeśli mówisz, że cię nic nie boli,
nie masz żadnego cierpienia, to podejrzewam, że jesteś martwy. A przecież żyjemy. Także będę troszkę prowokował dzisiaj. Ewangelia Jana 15:20. Wspomnijcie na słowa, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. I chcę dzisiaj właśnie docisnąć ten temat. Docisnąć temat bólu jednostki, czyli części ciała Chrystusa, którą ty jesteś i ja, ale także bólu cierpienia eklezji, czyli zboru, kościoła, który się rodzi, który idzie do przodu, który trwa, ponieważ ten kościół tutaj jest kościołem, który jest na progu pomnażania. Nie powiększania, tylko pomnażania. Pomnażania. I to miasto tak bardzo potrzebuje świadectw, o których dzisiaj było mówione, waszego świadectwa życia. Waszego świadectwa życia, ale chcę ci powiedzieć, nie wiem jak to jest z wami, ale mnie teraz Bóg przeprowadza przez różne miejsca, w których poznaję ciągle ludzi bardzo cierpiących. Bardzo cierpiących. W wielkich trudnościach. I ja jestem kaznodzieją wiary, który mówi, chwała Bogu, wszystko będzie dobrze, ukusz się pod mocą Bożą i będzie w porządku. Tylko, że wiecie, niektórzy ludzie przeżywali tak wielkie traumy, tak wielkie problemy, tak wielkie długie ilości czasu, gwałtu, wykorzystywania, przeróżne rzeczy, że oni potrzebują, żebyś ty i ja z nimi kawałek przeszli drogi. A żeby przejść tą drogę, to czasami trzeba wiedzieć, co to znaczy cierpienie drugiego człowieka. Wtedy go bardziej czujesz i rozumiesz. I ten twój sąsiad, twoja sąsiadka, która nie pokaże ci, że cierpi. Naprawdę ostatnio rozmawiałem z ludźmi młodymi, w życiu bym nie powiedział, że oni po prostu mają dosyć życia już. Nie wyglądali na takich. Ale ponieważ akurat przechodziłem przez dosyć dużą dozę cierpienia ostatnio w moim życiu, mogłem z nimi rozmawiać trochę na innym poziomie. I między nami wytworzyła się relacja bliskości. Relacja bliskości, która powoduje, że człowiek czuje się przy tobie otwarty i może nie udawać, nie nakładać maski, że wszystko jest w porządku, u ciebie w porządku, u mnie też w porządku. I o tym dzisiaj chciałem powiedzieć. Chcę powiedzieć od razu, że to nie jest Ewangelia cierpienia. Ja nie jestem kaznodziejem Ewangelii cierpienia, ponieważ Królestwo Boże to jest... Pamiętacie ten wers? Królestwo Boże to jest... Duchu Święty, tak? To jest radość, to jest pokój, radość, sprawiedliwość. To nie jest Ewangelia cierpienia. Chociaż apostoł Paweł, i też tu chyba ktoś dzisiaj wspominał, albo coś podobnego mówił, napisał, że ma jakieś dziwne upodobania. Pamiętacie? W trudnościach ma upodobania. Nawet w zniewagach, w cierpieniach. Tak napisał apostoł Paweł. Bo wtedy robi się mocny, silny, gdy naprawdę w sobie już nie ma możliwości działania. I wtedy przychodzi do Boga i wtedy, gdy był słaby, gdy był w miejscu pod bramką, może wziąć od Boga moc i wyjść z tego. No tak powiedział, nawet mam ten werset. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, bowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Amen. Gdy jestem ja słaby, a ja powiem wam, jestem mocnym facetem. I wielu z was tu jest bardzo mocnych. Inni znowu są słabsi. Ale my wszyscy, czy słabi, czy mocni, dokładnie jak tym kolega do braci wyszło, potrzebujemy zupełnie innej mocy. Mocy nie z tego świata, ale mocy, która przychodzi z góry. Ale jak się do niej dotrzeć? Jak z nią być wciąż? Ten kawałek fragment chciałbym, żebyśmy otworzyli. To jest pierwszy Piotra. Od 6 przeczytam. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia
są udziałem braci waszych w innych zborach. Tak tam jest napisane? No nie. Zgroza. Tu jest napisane inaczej. Przeciwstawcie mu się mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Czyli wśród ludzi, którzy nie są nowonarodzeni, których Jezus Chrystus nie jest Panem. Mowa jest tutaj o diable, o przeciwniku naszym, który nie przychodzi punktowo raz i potem go znika, jego już nie ma, ale mowa jest o przeciwniku, o okolicznościach, o ciemności, która co robi? Krąży. Krąży. Ona krąży. I Słowo Boże mówi, przeciwstaw mu się. Wśród ludzi tego świata, tych, którzy nie znają żywego Boga, ciemność także krąży. Tu dzisiaj brat zacytował słowa ciemności, tak? Nie obawiał się tego. Co powiedziała mu ciemność? I tak, w niedzielę jest świetnie, ale na tygodniu i tak ja zagram. Wiecie, Biblia też cytuje diabła. Na zasadzie, Artura znam, Agatę znam, ale co byście zajęli? To by słowo, oczywiście teraz parafrazuję, tak? Pawła znam, ale diabła mówi, co my żeście zajęli, chodzicie bez autorytetu. I ja dzisiaj chcę mówić o chrześcijaństwie na tygodniu. O chrześcijaństwie, które cię za chwilę spotka, gdy wrócisz do domu. O twojej mocy od Boga, mocy eklezji z żywego organizmu, który jest niepokonany, który jest potrzebny ci, gdy jutro rano wstaniesz i przyjdzie rano poniedziałek. On chodzi wokoło jako lew ryczący. Te same cierpienia są udziałem braci w waszym świecie. Tylko, że widzicie, tutaj powinna zacząć się diametralna różnica. Bo co innego jest cierpienie ludzi w świecie, a co innego coś, co nam zdarza się czasami przechodzić. I chcę to pokazać ze słowa. Cały świat robi wszystko, co możliwe, aby ominęło ich wszelakie ciśnienie, ból, jakiekolwiek utrapienie. Cały świat. Dlaczego ludzie notorycznie palą, wciągają dragi czy piją? Po to, żeby się znieczulić, żeby nie czuć bólu, żeby nie czuć cierpienia. Co prawda jest to droga donikąd, bo za chwilę znowu muszą to robić, bo ból przychodzi. I to są różnego rodzaju ucieczki i mechanizmy obronne, które ludzie stosują, które powodują, że nie są sobą. Że gdy trzeba powiedzieć prawdę, jest ze mną źle, boli mnie, a nie jest w porządku, jest w porządku. Ale jak to wygląda w świecie wierzących? Bo wrócimy za tamtego świata. Izajasz 53 mówi, on nasze cierpienia i choroby wziął na siebie. Dlatego chcę to podkreślić, że będę was dzisiaj trochę prowokował, żebyście mogli szukać też sami, żebyście mogli wiedzieć, jakie jest to cierpienie. Bo Jezus powiedział, o Jezusie jest powiedziane, i on rzeczywiście wziął na siebie nasze choroby, nasze cierpienie, wziął na siebie. Tylko, że pytanie jest moje. Dlaczego historia Kościoła mówi o tylu cierpieniach? Dlaczego historia Kościoła, którą akurat studiowałem, mówi, że żeby powstał Kościół, żeby potem trwał, musiało być to opłacone przez wierzących, takich jak ty i ja, nie tylko kiedyś, ale teraz też i w przyszłości też, cierpieniem i wytrwaniem. W trudnościach, w bólu. Mamy taki fragment, dosyć mocny, jeden z najmocniejszych, gdzie jedyny raz Jezus nazywa swojego ucznia bardzo radykalnie i bardzo niemiło. Ja bym go zacytował w całości. Mateusz 16 rozdział. Jeszcze 21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych, Piśmie, że musi być zabity trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą. Panie, nie przyjdzie to na ciebie.
A on obróciwszy się rzekł Piotrowi, no masz rację, Piotrze, w sumie. Bóg jest mocny, tata nasz i na pewno mnie ochroni od tego. Ups. I tu jest ten słynne słowo, które no, poruszyło już, porusza przez 2000 lat wierzących. A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. A ludzkie to jest takie, żeby mnie bolało. Żeby było milusio, żeby było fajniutko. I ktoś tu dzisiaj powiedział, któryś z braci, że jeśli przychodzi problem, to ty musisz się przeciwstawić temu. Ty nie możesz uciekać, bo będzie bolało. Nie ma zwycięstwa bez bitwy. Chcesz mieć zwycięstwo. Będzie bolało. My jesteśmy, ja sam jestem, przez lata byłem i jestem nadal nafaszerowany dobrą nauką, że wszystko jest za darmo, z łaski. Nic nie możesz za nic zasłużyć. Bo wszystko, co otrzymujesz, otrzymujesz przez łaskę, przez to, że Jezus umarł i zmartwychwstał na krzyżu. Tylko kto powiedział, że to wszystko tobie nie przyjdzie w tym autorytecie być na kocyku, nad morzem, w czasie wakacji? To tak nie przychodzi, kochani. Więc Jezus nazywa bardzo konkretnie Piotra, ponieważ chce wskazać swoim uczniom, nie myślcie po ludzku. Jeśli mnie prześladowali, będą i was prześladować. Nie uciekaj od tego bólu, ale się z nim zmierz. Nie uciekaj od tego. I są różne sposoby zmierzenia się ze swoim bólem, ale czasami brak odporności na ból, powiem tak po prostu, po chłopsku, brak odporności na ból powoduje, że nasze chrześcijaństwo nie jest pogłębione. Nasze chodzenie z Jezusem jest płytkie, ponieważ gdy zaboli, to ja uciekam. Muszę wam się do czegoś przyznać, to będzie trochę wstydliwe, ale jestem się przyjaciół. Mam jeden lęk, jeśli chodzi o ból i to jest z dzieciństwa. Nazywa się to lęk dentystyczny. Nie pamiętacie tu większość takich czasów, ale były takie czasy, jak się chodziło do podstawówki, że była pani stomatolog. U nas zaraz koło mojej szkoły była mała przychodnia i tam w zasadzie rządziła ta pani stomatolog dużej postury. I pewnego dnia, nie wiem, to była klasa, piąta czy szósta, cała klasa poszła do pani stomatolog. I czekaliśmy w tej kolejce. I ja okazało się, że mam dwie dziury w zębach. Nie wiem, czy widzieliście film, który się nazywał Nic śmiesznego z pazurą, jak on jest w tym gabinecie. Jak on na początku czeka i wychodzi taka pani, przewierciła mi zęby i mnie wygoniła. Potem wychodzi taki gość, ledwo się w ogóle trzyma i opar się i ten pazur, a tak tam idzie, a tam ktoś krzyczy, nie wpuść tam! I potem jest, jak leży na tym fotelu i on tam wierci, patrz jakie twarde te zęby, no. Dym uleci, są zdjęcie. Rozwierciłam mu, nie, ty masz za twarde te zęby, rozwierciłam cię, ale nie mogę, idź już. I ja to przeżyłem u tej dentystki, to było straszne. Ja po prostu nie wiedziałem, że tak jest, że tak boli, wiecie, porowanie. I to mi zostało. No ale przyszedł czas, że musiałem iść znowu do dentystki. Mam tam swoją dentystkę, starszą panią, która ma dziwne w ogóle zasady, ale jest bardzo dobra, pani Danusia. Na przykład, która ona wkłada do ust dłonie bez rękawiczek. I tam majstruje coś, wiesz, ale wszystko jest dobrze, no dobrze to robi. Tylko, że jest ten sam dźwięk. I ja po prostu, ja tak bardzo nie lubię tam chodzić. Wiecie dlaczego? Bo nie lubię bólu. Bo nie lubię tego dźwięku, nie lubię tego smrodu. Ból czasami rządzi naszym życiem. Chcę go w jakiś sposób kontrolować. Tylko wiecie, co się dzieje? Obym tam już nie musiał, ponieważ jak najczęściej chodzić. Ale powiem wam coś. Najlepsze objawienia mam u dentysty w czasie chorowania. Duchowe objawienia. Jak jestem Bogu wdzięczny za dobre życie przed dentystą. Że było tak dobrze, nic mnie nie bolało. Po co to przyszedłem w ogóle? To było świetne życie. Tylko, że po tym porowaniu, po tym bólu, gdy on to wszystko zakończy, wychodzę z tego gabinetu, patrzę na tych ludzi, tacy wszyscy smutni, tacy zamyśleni, z
Znowu może być czekolada. Chwała Bogu. Wiesz, ból, trudność, a potem daje ci wolność. Ja nie mówię o Ewangelii bólu i cierpienia, ale mówię o tym, żeby swój, będę to powtarzał, że jeśli przychodzi ból, to potrzebujesz nie uciekać od niego, ale usiąść w fotelu, może i dentystycznym, w fotelu przy stole z nim i postawić warunki i powiedzieć mu, gdzie są granice i rozmówić się z nim, a nie uciekać. Bo zdarza się nawet mocnym facetom, że uciekają, bo boli. Więc ból nie jest po to nam dane, żeby od niego uciekać. Teraz coś chcę powiedzieć o pierwszym kościele. On zaczął się rozwijać. Pamiętajmy dalej to słowo, bo ja go nie zasadowałem tak po prostu bez przyczyny i Izajasza, że on nasze cierpienia wziął na siebie. Chcę to pokazać, że on wziął. Ale oto pierwszy kościół rozwija się bardzo potężnie, jest pomnażany. To jak ten kościół, który ma wielkie serce do ludzi i do Boga. I który ma być pomnażany, który ma wejść w to miasto. On był pomnażany i oto nawraca się kolejny niesamowity gość, Paweł Starso, łebski człowiek, który był radykałem i który powodował, że zachęcał i dawał prawo do tego, żeby zabijać chrześcijan, zabijać kościoły, zabijać ludzi w zborach. I u którego szat, jak wiecie, składali pobożni Żydzi swoje szaty, żeby nie pochlapać krwią świętych, naszych braci. Ale oto przychodzi dziwna rzecz. Dzieje apostolskie 14-19. Tymczasem nadeszli z Antiochii i Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, co zrobili? Ukamienowali Pawła. I wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Ten, który w zasadzie kamienował innych, został ukamienowany sam. Ja zrobiłem to kiedyś, obejrzałem kamienowanie. Było taka możliwość na YouTube kiedyś, po odkodowaniu można było zobaczyć. To jest straszne. To jest naprawdę straszne. To jest nieludzkie cierpienie. Takie bryły, a w Izraelu te kamienie nie są gładkie, widziałem ich sam, i lecą w człowieka. Paweł został ukamienowany, a Jezus powiedział, wziąłem swoje cierpienia. Wziąłem wasze cierpienia na siebie. I co się dzieje dalej? Wywlekli go za miasto i zostawili. Pamiętacie, co się wydarzyło dalej? Przyszliście wy. Przyszedł Kościół. Przyszła Eklezja. Obstąpiła Pawła naokoło. Zaczęli się modlić. On po prostu wstał. Jak się ty o tym raku mówiłaś, to jest niesamowite. Otrzepał się i poszedł z nimi. Ponieważ Jezus wziął nasze cierpienia na siebie. I dlatego, że oni w to wierzyli, przeszedł to Paweł. Nie płakał jak dziewczynka. Nie róbcie tego, wracam do was, faryzeusze. Ale stawił czoła, został ukamienowany. Przeżył potworne cierpienie. Nie stchórzy. Skonfrontował się z tym. I dzisiaj po 2000 lat, i nie wiem, jeszcze będzie trwał ten świat, my ciągle o tym czytamy. I to mnie osobiście dodaje bardzo uwagi. Ponieważ wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe w Chrystusie. Ale ja nie mogę uciekać. Poza mnie. To nie tędy droga. To nie robił tak Jezus. Znam jedną siostrę, która mi jakiś czas temu niedawno opowiadała o swojej historii. Jak pewnego dnia jej mąż, oczywiście też wierzący, powiedział, wiesz co, ja zostawiam cię już, po prostu mam dosyć. On nie wytrzymał tej presji bycia mężem, bycia ojcem. Codziennie już pijał wcześniej, już nie dawał rady tej presji, on za bardzo bolało. I wziął ją, po prostu zostawił. On mówi, to pierwsze kamienie do mnie poleciały. Nagle sama, oczywiście jakichś finansów nie było mowy z jego strony, jako matka, samotna. I mówi, za 3 miesiące dowiedziałam się, że mam nowotwór, że jestem chory na rak. Kolejny kamień. To było dla niej bardzo ciężkie. Jak myślicie, gdzie ona teraz jest? Posługuje w kościele. Jest zupełnie zdrowa. Jej mąż wyjechał ze swoją domą kobietą na wspaniałe wakacje. Cudowną wyspę, gdzie dostał zawału serca. Tego nie ma. Taka wolność.
a ona jest dzisiaj mocno wierzącą kobietą, która usługuje, pomaga swojemu pastorowi. Nie wystraszyła się tego, ale mówi, ten Kościół, to tak jak Paweł naokoło wstąpili, ten Kościół, ta Eklezja, która razem współodczuwała ból i modliła się o nią i trwali, i to zeszło, to spadło, i ten cud się wydarzył, bo Eklezja Chrystusa jest sama taką mocą. Więc dobrze jest myśleć, że mamy wszystko za darmo, że z łaski jesteśmy zbawieni. Ale nigdzie nie jest napisane, że przychodzi to z taką po prostu, wiecie, jaką łatwość. Nie jest tak. Ponieważ czasami wymaga Bóg od nas, aby nasz charakter się zmieniał. Ale często tego wymaga. Choruje twoje dziecko, powiedzmy, jest chore, boli go. Boli go i go boli. Modlisz się, nic się nie dzieje. Dajesz lekarstwa, nic się nie dzieje. To nie jest tak, że cię nie boli serce, bo twoje dziecko jest chore. Nie, to ciebie boli. Nie zgadzasz się z tym, więc szukasz rozwiązania. I jeśli jesteś mocno wierzący, pomimo, że dawałaś lekarstwa i modliłeś się, to się nie dzieje, dalej szukasz i walczysz o to. I nagle przychodzi rozwiązanie, ponieważ wytrwałeś. Zła dieta. Trzeba coś zmienić i będzie dobrze. Bo nie poddałeś się. Szukałeś. I pewne rzeczy, jak wiecie, przychodzą przez wiarę, przychodzą tak, jak dzisiaj to były świadectwa. Bach, modlimy się, kładziemy ręce i przychodzi odpowiedź. Ale niektóre odpowiedzi wymagają wytrwałej wiary. Amen? Bo wytrwała wiara powoduje, że twój charakter się zmienia. I jesteś gotowy otrzymać to, tą odpowiedź i dalej zmieść. I utrzymać tę odpowiedź. Nie każda przyjdzie tak. Czasami musiałeś coś przepracować z Bogiem, przejść kawałek i wytrwać, zobaczyć samemu, samej, że ty wytrwałaś w tym szukaniu Boga i szukaniu Jego odpowiedzi. 2 Tymoteusz 3,12 mówi, tak jest wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, czyli to jesteś ty i ja także. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Tak to wygląda. Ale Kościół, ta Eklezja jest organizmem najmocniejszym, między innymi dlatego, ponieważ, chciałem na początku powiedzieć, ale powiem to teraz, ponieważ jako taki elitarny klub duchowy, który przetrwa wszystko, jest tam tylko jedna możliwość, aby dostać się do tego organizmu. Wiecie, mnie kiedyś te organizacje takie tajne na świecie, które są, one ściągnęły to trochę z chrześcijaństwa, żeby się do niektórych dostać, one są utajone, czasami tylko ich loga gdzieś widać na pięknych budynkach, bo tam musi kogoś znać. Pewna osoba chciała mnie kiedyś tam zaprosić i wciągnąć, ale bardzo ładnie to zrobiła, ja bardzo ładnie odmówiłem. Ale właśnie tak jest w Eklezji. Dlaczego Eklezja jest tak mocna? Ponieważ każdy, kto jest, przepraszam za tą nazwę, w tym klubie duchowym, najmocniejszym na świecie klubie, tej organizacji, w tym organizmie, musi znać osobiście szefa, prezesa, naszego Pana, osobiście i mieć z nim relacje. I każdy jest zupełnie inaczej prowadzony, a wszyscy razem tworzymy jego ciało. I to jest moc. I przechodzimy z chwały w chwałę. I nawet gdy przychodzi cierpienie i trudność, bo one przychodzą co jakiś czas, ja od nich nie chcę uciekać, to jestem zwycięzcą także w tym. I dlatego czasami nie dzieje się, bo nam tej wytrwałości brakuje. Nie jestem wyznawcą Ewangelii, która mówi o cierpieniu. I nie chcę tego jakby rozszerzać. Ale mam w sobie Ducha Świętego, o którym jest napisane, jest duchem trzeźwego myślenia. Amen. On chodzi ze mną i on mi pokazuje trzeźwe myślenie. Czyli jestem piany w duchu, ale trzeźwy na umyśle. Świat jest piany na umyśle i trzeźwy w duchu. No tak, i trzeźwy w duchu. I dlatego nie dają rady. Nie wiem, czy cierpienie uszlachetnia, czy nie uszlachetnia. Mnie cierpienie nie uszlachetniało. Ja sprawiało, że stawałem się jeszcze większą bestią, nie uszesaną. Nie wiem, ale powiem wam jedno. Jeśli idę drogą za Jezusem, a jestem pobożny, jestem według Jego słowa, przychodzą na mnie prześladowania przeróżne, czy na moją rodzinę,
to ona mi o czymś przypomina. A przypomina mi przede wszystkim o tym, że jestem tutaj przechodniem na tej ziemi. Amen. Jesteśmy przechodniami, którzy idą wciąż do swojej ziemi obiecanej, która jest tam, gdzie jest tata, tam, gdzie jest niebo. I tam jest napisane, tam nie będzie żadnego bólu, cierpienia, tam otrze każdy łzę. Ale my idziemy teraz drogą. Jaka to jest droga? Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Ale jeśli idziesz drogą do ziemi obiecanej, to czasami jest bardzo dziwna, zagmatwana droga, ale idziemy do tej drogi, tam do nieba, do Ojca, to naprawdę krótko trwa to życie. To chcę wam powiedzieć, że to jest normalne i tak będzie, czy we wtorek, czy w środę, czy w czwartek, że idąc drogą, napotkasz na trudności. Bo droga przynosi trudności. Raz jest zima, raz jest lato. Raz są problemy z finansami, raz ich nie ma. Raz jest zdrowie problem i to przychodzi. Bo jesteśmy na drodze. I dlatego nas one spotykają i to nie jest nic dziwnego. Ziemia, tutaj ta ziemia to nie jest miejsce, gdzie my się rodzimy i gdzie my umieramy. My się urodziliśmy jako marzenie Boże wcześniej. I nie umieramy, ponieważ jesteśmy wiecznymi istotami. Przechodzimy dalej. I to, że czasami cierpię, czego nie będzie w ogóle w niebie, ale teraz jest, przypomina mi, nie przyzwyczajaj się do swojego iPhone'a, do swojego Choppera, do swojego Mercedesa, do swojej nawet żony i do swojego męża. Nie przyzwyczajaj się. Bo to dzisiaj wszystko jest, a jutro tego nie ma. Nie wiem, czy wam się to podoba. W zasadzie to jest to dla mnie ważne. Bo wiem, że mówię prawdę. Rozumiesz? Nie ma tego. Więc czasami cierpienie, które przychodzi, ból, ono mi przypomina, halo, to chyba Iggy Pop taką piosenkę napisał, jestem pasażerem. No tam, tak, tak, jedzie samochodem, patrzę przez szybę, to nie jest mój świat, ogląda. A my czasami się za bardzo przyzwyczajamy, wiesz, to jest moje, to ja to zrobiłem, ja zbudowałem, ja... Nie, nie, jesteśmy pasażerami, jesteśmy przechodniami. Boleć, to przestanie tam. Tu czasami cię spotka to jeszcze. Ale to nie jest po to, żeby od tego odchodzić. Ponieważ w moim przede wszystkim życiu jest kierunek wieczność. Jest kierunek wieczność, która jest wieczna. A to na ziemi, to jest lotnisko, z którego my tak naprawdę startujemy do tej wieczności. I czasami te silniki coś tam nie chodzą jak trzeba. Czasami się trzeba modlić, żeby znowu odpalił. I wytrwać aż do końca. A więc Słowo Boże mówi, nie troszczcie się, już jest czas, bardzo czas. Słowo mówi, nie troszczcie się, o życie swoje. Łatwo powiedzieć, nie? Nie troszczcie się o życie swoje. Ale właśnie to jest to cierpienie i ból, którego nie powinien wierzący przeżywać, związany z troską o codzienne życie. To nie jest nasze cierpienie. Nie po to przyszedłeś, przyszłaś do Jezusa Chrystusa, stałaś się nowym stworzeniem, żeby znowu ulegać tym wszystkim. Bojaźni, lękowi. Teraz coś powiem o lęku i o bojaźni, o strachu. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że mi to przypomniałeś. W każdym bądź razie nie po to przyszedłeś do Boga, żeby troszczyć się. I Bóg mi jakiś czas temu pokazał, jak powstaje troska. To, co nie powinniśmy przeżywać. To nie jest, że przez to, że nie żyjemy tym, co jest dzisiaj, tym, co jest teraz. Bo dzisiaj jest czas, w którym słyszysz Jego głos, tak? Mówi Słowo. Nie zatwardzaj swojego serca, jeśli dzisiaj słyszysz Jego głos. Dzisiaj okazało się, że jesteście dziećmi Bożymi, dzisiaj, teraz. Wczorajszego dnia już nie ma. Jutrzejszego dnia jeszcze nie ma. Dzisiaj coś wzięłaś. Dzisiaj jest czas, w którym pastor na Ciebie nakładał ręce i przeszyło Cię Boże namaszczenie. Ale jutro będzie czas, gdzie nie będzie pastora, nie będzie uwielbienia, nie będzie chwały. Takie jak w całym kościele, jak w zborze, tak? Ale to wszystko, co tutaj jest, jest w Tobie. I te wszystkie przeciwności nie mają racji zatrzymania Cię. Ale możesz to zrobić tak, jak to ktoś tutaj powiedział sam. Czyli pozwolić trosce, aby zgościła w Twoim sercu, aby Cię molestowała, aby było cierpienie, nie to, które my powinniśmy przechodzić. Czasami, jeśli przechodzimy. Troska to jest coś, co powstaje, gdy patrzysz wstecz.
odwraca się do tyłu i Jezus mówi, nie patrz tam, bo nie jesteś w niegodzien. Wyłączając rzeczy, które musisz raz na zawsze załatwić. Przejść może, przepracować jakąś terapię, bo coś się wydarzyło w przeszłości. To nie. Zajrzyj tam, poukładaj to. Ale jeśli ja, czy ty pozwalasz zwierzchnością, żeby odwracały twoją głowę do tyłu, dlatego u nas w kościele jest napisane, bo ja nie wspominałem ci dawnych wydarzeń, to zaczynasz żałować. Faceci bardzo często żałują. Ja miałem czas, w którym, trudny miałem czas teraz w życiu, w którym straciłem coś, co nikt nie chciałby stracić. I miałem taki czas trudny. Właśnie odwracałem się do tyłu i żałowałem. I to bardzo wpływało na moje życie w dniu dzisiejszym, na moje dzisiaj. To powodowało, że rodziło właśnie troskę i cierpienie i ból, które nie powinno być obecne w moim życiu. I dosłownie byłem molestowany przez to. Diabeł do mnie mówił takimi pięknymi, romantycznymi słowami. Żałujesz? Ja się nacałem. Żałuję. Żałuj więcej. Żałuję więcej. Jeszcze żałuję. Jeszcze żałuję. Wiesz, i to przeskakiwało do tego dnia dzisiaj. I taki byłem. Ale zwaliłem rzeczy. Wow, nie poszło. Jezus mówi, nie jesteś niegodzien, jeśli odwracasz się wstecz. Kto trzyma pług i odwraca się wstecz, nie jest niegodzien. To jest jego słowo bardzo radykalne. Ponieważ twoja przeszłość staje się większa od Jezusa, który jest dzisiaj. I to powoduje, że troszczysz się i martwisz się i bolejesz. To nie jest ten ból od Boga. I drugi rodzaj troski, który powstaje, to patrzenie właśnie w przyszłość z lękiem, ze strachem. Co to teraz będzie, wola Boga. Unia Europejska, tam Trump to robi, tutaj nie ma pieniędzy, tu ekonomia i patrzysz tam. A Jezus mówi, dosyć ma dzisiaj dzień, to co ma. Jestem tu dzisiaj, teraz. Przeżyliśmy cudowny czas uwielbienia. Cudowny, wiele Bóg do mnie powiedział dzisiaj. Bardzo konkretnych rzeczy. To co jest teraz, dzisiaj. Weź to teraz. Bo to jeśli weźmiesz teraz, dzisiaj, to wpłynie na teraz, dzisiaj, co będzie jutro. Amen? Ale nie myśl o jeszcze i nie myśl o co wczoraj. Wtedy będziesz wolny od troski, wtedy nie będziesz molestowany przez cierpienie, które nie ma racji bytu w twoim życiu. I Jezus powiedział, nie troszcie się, bo to przyniesie ból, który jest niepotrzebny. Wystarczy dzisiaj. Bóg jest tym, który powiedział, szukaj królestwa dzisiaj. Dzisiaj szukaj królestwa, a inne rzeczy będą ci przydane. Będę powoli lądował. Jest słowo, które mówi do ciebie i do mnie. Ja go zacytuję, zobaczymy, czy wiecie, na pewno znacie ten wers. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki ci możesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Słowo Boże mówi, tylko bądź mocny i bardzo mężny. Co to znaczy, jeśli Słowo Boże mówi bądź mocny i bądź bardzo mężny? To znaczy między innymi, że jest inna opcja i że ona należy do ciebie i do mnie. To ja i ty wybierasz, bo Biblia mówi bądź, zdecyduj się być mocny i mężny. Mocny i mężny to nie jest ten, który klęka, bo go boli. Kościół rodzi się w bólach. Wasz Kościół ciągle się jeszcze rodzi, będzie powiększał, będzie pomnażał. On się rodzi w bólach i czasami w cierpieniu. Bo ludzie przychodzą, odchodzą, bo są różne tragiczne sytuacje, które diabeł atakuje rodziny. Ale Słowo Boże mówi, wybierz opcję bycia mocnym i bardzo mężną. Bardzo mężną. Możesz to wybrać. Możesz wybrać skruszoną, słabiutką, wycofaną. Ale możesz wybrać bycie mocnym, bycie mężnym. Czyli opieram się bólowi. No właśnie. Chciałem wam powiedzieć, jakiś czas temu odkryłem rzecz, którą w zasadzie zakończę, a która bardzo często nas dotyka. Bardzo często, chociaż my się do tego nie chcemy przyznać. A chciałem powiedzieć właśnie o lęku i o bólu. We
Pewnego razu jechałem samochodem przez Radę i nie jechałem grzecznie. Jechałem słabą prędkością. Nie taką jak chrześcijan, a już na pewno nie taką jak pastor powinien jechać. I oto niebiescy nutkowie wynurzyli się po prawej stronie zza krzaków. Poczułem naprawdę duży ból. Tutaj. I ci niebiescy nutkowie jakimś cudem zwrócili uwagę na coś innego i mnie odpuścili, w ogóle nie zatrzymali mnie. Wiecie, ja tak jadę dalej. Oczywiście na nabożeństwo się spieszyłem. Nie dobrze mi doświadczałem. I tak sobie jadę i myślę, zaraz. Ja skąd stamtąd był? I wtedy wiedziałem, że lęk i strach to jest rodzaj bólu. Takie proste. Ale to jest ból i strach. Przepraszam, ból i to jest strach i lęk to jest rodzaj bólu. Ściska cię tu albo gdziekolwiek indziej, on cię w jakiś sposób chce kontrolować. I chcę jeszcze raz to powiedzieć. To nie chodzi o to, że ja go w ogóle nie mam. Bo będziesz go miał. Chodzi o to, czy się umiesz z nim skonfrontować i wytrwać, gdy cię chwilę poboli i w końcu nakazać mu, gdy się pomiarkujesz, że to jest ten, znowu ten ból cię atakuje, bo nie wiadomo, co będzie jutro, co z egzaminem, co z pracą, co z tym. I zmiarkować się i rozkazać mu w imieniu Jezusa, usiąść z nim do stołu i pokazać mu, to są moje granice. On cię jeszcze będzie bolał. Jeszcze chwilę będziesz to czuła. Ale ja nie uklęknę przed tobą. Wiecie, my uciekamy od bólu, ale lęk i strach to jest ból, rodzaj bólu, który tak naprawdę Jezus wziął na krzyż. Tego bólu nie ma. Jest zwycięstwo nam. Tylko kwestia jest, czy ja dam radę wytrwać, chociaż tych parę chwil, a może dłużej czasami, żeby przyszła odpowiedź, która zmieni mój charakter. Bo czasami jest przez wiarę dłuższą, przez wiarę wytrwałą. I nie chcę oszukiwać się siebie i mówić, że ja się niczego już nie boję. Zdarzają się sytuacje, tak jak z tą policją, że zobaczyłem, że to jest rodzaj bólu. Ale to była moja wina. To nie było coś, co przyszło tam z duchowego świata. To była moja, ja zawaliłem. I gdybym jechał spokojnie, ja bym tego nie odczuł. Gdybym jechał tak, jak trzeba. Więc ostatnie dwa wersety mówię jeszcze. Hebrajczyków 12:3. Człowiek jak cierpi, jak ma jakieś trudne chwile, tak mówię w kontekście tego słowa, że zarówno nasi bracia w świecie, jak i my mamy te same problemy, tylko że sobie zupełnie z nimi inaczej radzimy, bo mamy moc Bożą. Ale Słowo Boże mówi tak, może jeszcze tak wcześniej, coś innego, że jeśli człowiek cierpi, to sobie myśli, jakby było dobrze nie cierpieć. Jakby dobrze było już być w innym miejscu i sobie wspominasz fajne rzeczy, tak, jak to było kiedyś, albo jak może będzie. Ale Słowo Boże mówi trochę inaczej, daje nam niesamowitą podpowiedź w Hebrajczyków 12:3. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Słowo Boże mówi, nie myśl o tym, jak ci jest ciężko, jak będzie ci fajnie, tylko mówi wyraźnie, pomyśl, gdy ci jest trudno, pomyśl o Jezusie Chrystusie, który tak wielkie sprzeciwy zniósł, żebyś ty był wolny. Tyle przeszedł cierpienia. Nie wiem, dlaczego tak jest napisane, ale to uwalnia. Jeśli myślę o tym, że on przeszedł pierwszy, wyrywanie brody, bicie, krzyżowanie, krew, upokarzanie, obrażanie. Słowo Boże mówi, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie opadali na duchu utrudzenia. Bo czasami jesteśmy utrudzeni. Gdy jesteś utrudzony, Słowo Boże mówi, pomyśl o tym. Pomyślicie? Pomyślcie o tym. Nie myślmy o czasach wtedy na Wyspach Karaibskich, ale pomyślmy o Chrystusie, bo w Nim jest wolność. Że On to już załatwił. Diabeł nie ma prawa utrudzać cię tym wszystkim. Bo to już jest załatwione. Bo kwestia, czy ja w tym bólu nie pozwolę przyjść zamieszaniu. Bo kiedy potrzebujemy uwolnienia? Gdy nas boli. Kiedy potrzebujemy objawienia? Objawienie to jest odsłonięcie prawdy, tak? Odsłonięcie zasłony. Jest prawda. I widzisz, wow, to jest wszystko już zwyciężone przez Jezusa Chrystusa. Wystarczy, że wytrwa. A jeszcze może chwilę poboleć. I ostatni wers, Izajasz 8:23. Mój ostatni jakby
odkrycie. W Izajaszu jest napisane, lecz nie będzie zaćmione to, co znosi ucisk. Fajnie jest w chrześcijaństwie, gdy wracamy do domu, ktoś się kolejny nawrócił, masz zwycięstwo, pomodliłeś się, przychodzą rzeczy. To są najcudowniejsze rzeczy, które kocham w moim życiu. To jest cudowne być tak z Jezusem. Ale chcę wam powiedzieć, że czasami jest ta druga strona, tak jak dwie nogi, że przychodzi czas, że nie przychodzi odpowiedź. Chociaż jest to już załatwione, chociaż jest już odpowiedź od Boga, ale jeszcze musisz poczekać chwilę. I Słowo Boże wtedy mówi do ciebie, nie będzie zaćmione to, nie będziesz ty zaćmiony, tak? Nie wejdziesz w ciemność, nie, ta mara cię nie ogarnie, jeśli co umiesz robić, jeśli zniesiesz ucisk, bo nie ma jeszcze odpowiedzi, bo jeszcze boli, bo jeszcze mi tu coś rośnie i śmierdzi. Postawiłem się w twoim miejscu, naprawdę jesteś kobietą wiary, chwała Bogu. Jeden facet by wymiękł z takim kwiatem tutaj po prostu. Więc nie będziesz zaćmiony, nie będziesz odwrócony, jeśli potrafisz znieść ucisk. Jeśli poćwiczysz. Dlatego ja kocham rozmawiać ze sportowcami, którzy mam w zborze mistrza Polski w młodzieżówce, co prawda, w biatlonie i poznałem ostatnio osobę, która mi tłumaczyła, jak ćwiczą w pływanie. Jak ćwiczą pływanie, żeby zdobywać medale. Mówi, nasz trener przyniósł kiedyś rurki nam, każdemu dał rurkę. Wiecie, taka fajka, co się pływa z tą fajką, tak, pod wodą. No i mówi, pływamy teraz po basenie. Ale mówię, biorę tą fajkę, a ta fajka, zamiast mieć taki otwór, ma dziurkę jak malutka słomka, cieniusieńka. I to ledwo co można było tam coś, jakieś powietrze wciągnąć. Mówi, teraz pływamy, setka, druga setka, trzecia. Mówi, dusiłam się w ogóle, nie dawałam rady. Ale wiecie, co się stało? Gdy ona zdjęła tą fajkę, ona miała taką parę w płucach. Mówiła mi, dajcie mi ten basen, ja go po prostu ugryzę, zjem go, po prostu przepłynę go razem z tym basenem i wyjdę stąd. Taka jest moc, bo zwyciężamy na treningu. Zdobywamy medale na treningu, czyli zdobywamy medale w życiu. Biegniemy, wszyscy ten wieniec do tego wieńca żywota. Każdy, to nie jest sprint. To nie jest sprint. Ten bieg, o którym mówię wam, to jest bieg długodystansowy. Amen. My wszyscy biegniemy i wszyscy zdobywamy nagrodę. Tu nie ma rywalizacji, że zdobędzie, ale nie. I mamy się podnosić razem i siebie zachęcać. O, boli mnie noga już, po prostu ścięgno mi wysiada. To ja z tobą zostanę, niech oni biegną, ja będę cię rozmasuję ci i pobiegniemy dalej, bo wszyscy zdobędziemy wieniec. I to jest długi dystans. Amen. Tak bym to zakończył na tą chwilę. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. To są ważne rzeczy. Ważne rzeczy, ponieważ kiedy my wiecie, kim jesteśmy i co robimy. To tylko utwierdza was. Powinno was utwierdzić w tym, że takie jest nasze powołanie. Takie jest nasze powołanie. Jeżeli chcemy rewolucji, to płacimy za nią cenę. Ja kiedyś napisałem taką myśl, że wszyscy chcą być mistrzami, ale nie wszyscy chcą trenować. Każdy chce być mistrzem. I wiecie, ja jestem człowiekiem, który głosi Ewangelię sukcesu. Tylko w taką, jaką ona jest. Bo ja wiem, czym jest sukces, ale nie wiem, się osiągnę. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za to słowo. Dziękujemy za dzisiejszy czas. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty doprowadziłeś nas do miejsca, w którym nie wycofamy się przed żadnym bólem i przed żadnym problemem. Ojcze, dziękujemy Tobie, że my nie boimy się tego, co jest wokół nas. Ojcze, dziękujemy Tobie, że przez moc Twojego Świętego Ducha jesteśmy w stanie przejść każdą opresję i każdy problem i zwyciężyć. Bo Ty powiedziałeś, że z Tobą przesadzamy mur i z Tobą rozbijamy drużynę. Ty jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Ojcze, my wywyższamy Ciebie, Ojcze, my ustanawiamy w naszym życiu, że nigdy nie wycofamy się przed żadną opresją demoniczną, która byłaby w stanie atakować nasze życie. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, my to odeprzemy, Ojcze, my to zwyciężymy, Ojcze, my to pokonamy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.